No witam Marielkę, dzień dobry. No witam, dzień dobry. Jak się to udało? Jak się to udało? Czekaj, muszę sobie przemyśleć od początku. Skróconą wersję jeszcze opowiedzieć. Skróconą wersję, tak. A więc zaczęło się od tego, że po prostu dostałam taką propozycję i się to wielki zaszczyt. Naprawdę ja w ogóle na maksa podjarana, bardzo dużo pracy kosztowało to mnie, bardzo dużo pracy kosztowało to ludzi po prostu, którzy robili to ze mną. A to ładne, bo mam wrażenie, że pod tym zdaniem może się kryć to, że to nie jest taka łatwa fucha, żeby nie tylko śpiewać, ale jak doszły mi plotki z miasta, być też głosem po prostu. Wiesz co, tak naprawdę ja powiem szczerze, ja od samego początku uważałam, że ja się do tego totalnie nadaję i jakby ja wiedziałam, że to może być ciężkie, ale nie wiedziałam, że aż tak ciężkie. I jakby mój respekt, znaczy ja zawsze mam wielki respekt do ludzi, którzy dubbingują i podkładają piosenki, no właśnie głos i piosenki, śpiewają z bajek i w ogóle, a szczególnie Disneya piosenki są przerażająco ciężkie i to jest naprawdę coś, co jest po prostu... Nigdy nie... Nie, ja zawsze wiedziałam, że disneyowskie piosenki są ciężkie, ale jak, wiesz, przychodzisz tam do studia i musisz, wiesz, powtarzać każde słowo. Musi być to wyraźne, musi to brzmieć tak i tak. Wiesz, to jest dużo rzeczy do ogarnięcia, ale no, zrobiliśmy piękną robotę razem i no, już się nie mogę doczekać, żeby wszyscy zobaczyli. Także 24 maj w kinach, tak mi się wydaje. No to już możemy zaprosić. Także zapraszajcie. A jeżeli chodzi o te kwestie mówione, to ostatnio byłem na takim szkoleniu, gdzie musiałem czytać głośno i ktoś mnie zapytał w pewnym momencie przy najlepszej wersji, którą stworzyłem. No i jak głupio się czułeś, mówiąc to? Ja mówię, jakby nie ma takiej skali. I miałaś coś takiego, że okazało się, że właśnie też ten dubbing mówiony to jest bardzo trudna sprawa, że jakby gdyby nie ci ludzie dookoła, to nie nauczyłaby się tak wiele? Wiesz co, no przede wszystkim to jest w ogóle number one, wiesz o co chodzi, jakby podstawa w ogóle, zaczynając zdanie teraz, jeśli chodzi o Disneya, że ludzie, którzy tam byli niesamowici i na maksa pomocni i po prostu, no wiesz, to są profesjonaliści, którzy robią tą robotę od wielu lat i wiesz, i mają totalnie ogromne doświadczenie i mogłam się od nich bardzo wiele nauczyć, wiesz, to jaki zrobiłam tak naprawdę przez, bo ile nagraliśmy? Nagraliśmy to w ogóle bardzo szybko, bo nie mieliśmy dużo czasu, nagraliśmy to chyba w niecały miesiąc, wydaje mi się, no nawet nie miesiąc, nie, może nie, w 2-3 tygodnie? Bardzo nawet szybko. Nie? No, dwa tygodnie. Taki masz kalendarz, taki oni też mają kalendarz. Więc, no tak, więc wiesz, to jakby dużo pracy jest wokół tego, więc co mówiłam, jakie jest pytanie? Przepraszam cię. Czy trudno się nagrywa te kwestie mówione, bo jak się ogląda bajki w kinie, to się wydaje, że no coś tam sobie mówią i mają fajne głosy, ale myślę, że praca tą szczęką i tym wiesz wszystkim co? To jest ogromny wkład. Kwestia też tego, że ja uważam, że ja tam się do tego nie nadaję i tak, bo gdzieś tam... nie, a ja w zwiastunie w sensie... oglądałem, bardzo mi się podobało. Tak. No wiesz, no jakby to nie była prosta rzecz, ale no nie jest to proste, nie jest to proste, ale dla mnie o wiele większym problemem było śpiewanie. Z czego myślałam, że piosenki wiedziałam, a tam piosenki, co tam, damy radę. A bo tu też, się wiesz, odwróciło. A piosenki to była w ogóle największa katorga mojego życia, nigdy w życiu nie śpiewałam czegoś tak ciężkiego, serio. Jakby nigdy w życiu nie zaśpiewałam nic tak bardzo ciężkiego. Tym bardziej się nie mogę doczekać, bo słyszymy to na żywo przy okazji jakiegoś koncertu. Tak, to tak, już tak, w ogóle jaram będzie cudo. Się na maksa, no. Jest też taka fala w internecie opinii na temat tego, że mała syrenka, że Arielka jest czarnoskóra. Czy dla ciebie ma to jakieś specjalne znaczenie? Czy ma to specjalne wzruszenie? Czy to ma specjalne znaczenie? Ja jestem na maksa wzruszona tym, że ona jest ciemnoskóra i mamy taki sam kolor skóry, wiesz. To jest, ja jako mała dziewczynka pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałam Księżniczkę i Żabę. I ona, to jest, wiesz, to jest chyba jedyna księżniczka, która jest ciemnoskóra. Znaczy teraz to już nie, teraz nie, ale wydaje mi się, że to była pierwsza bajka Disney. Chociaż nie wiem, może myślę się mylę. Myślę jeszcze coś o Aladynie, tam też były takie, może wiesz. Aladyn. Ale na ale pewno to była, ogromna wiesz, mniejszość. Tak, ogromna mniejszość, dlatego ja... ja po prostu byłam na maksa, moje małe serduszko jest takie, wiesz, 6 lat, to się tak meoc totalnie. Więc wiesz, ja no na maksa dla mnie to jest niesamowite i bardzo się cieszę. Nie ma to żadnego znaczenia i no nie ma to żadnego znaczenia po prostu. Z premier mamy jeszcze Hula Hoop. No i jakbym ci tutaj dzisiaj przyniósł hula hop, żebyś sobie pokręciła i śpiewała jednocześnie, to oczywiście, co, dałoby radę? Dałabym radę. Tak? Nie mów, że go masz. Karol, wyciągnij. Nie mam, bo wziąłem ci coś innego i zaraz zrobimy. Także, ale czyli mówiłaś prawdę, no jakby nie sprawdzimy tym razem. Nie, wydaje mi się, że dałabym radę. Ale ja nawet chyba nie wiem, czy ja umiem. Ja nawet nie jestem pewna, czy ja umiem kręcić hula hop, you guys.
Sprawdzimy to następnym razem, a dzisiaj powiem Ci o swoich wrażeniach, gdy pierwszy raz sobie przesłuchałem. Akurat razem z teledyskiem mi się trafiło. Okay. Ja patrzę. No ty patrzysz. Jako ta stara osoba, lat 29, no, a co ty ma 10. Ja wiem, że się robi piosenki 3-minutowe, ale 2-10? A ja nie wiem, dlaczego w sumie to jest takie... I wszystkie komentarze, dlaczego to ma 2-10? Wiesz co, ogólnie wydaje mi się, że po prostu taki był, taki mieliśmy vibe i wiesz, pisaliśmy ten numer i czasami, wiesz, czasami jest tak, że nie trzeba robić bridge'a w piosenkach, czasami jest tak, że krótsze piosenki są lepsze, znaczy nie, może nie lepsze, inaczej. Po prostu tak poczuliśmy, tak wyszło, że to ma 2-10, ale wydaje mi się, to znaczy, że trzeba posłać jeszcze raz. Dokładnie. Jeszcze raz. No człowiek zamiesza herbatę, wiesz, tam posłodzi. I już się kończy, więc no właśnie, jeszcze raz widzisz? Na repeat'cie. No dokładnie. I tak robić będziemy. Ale to, co jeszcze mnie zastanawiało, czy to jest już taka muza, gdzie to jest 100% ciebie? Bo ja już sobie wyobrażałem ciebie na scenie, że ty robisz te wszystkie miny, jak w teledysku. To jest tak, że nie wiem, czy w końcu, ale że naprawdę możesz powiedzieć, kochani, robimy tak i tak, bo chcę mieć 100% siebie. Wiesz co, ja przez ostatni rok zrobiłam bardzo duży progres, jeśli chodzi o taką, takie... Jakie jest słowo na to? Że na takie asertywność, może tak. Mm-hmm. Trochę mi się to zmieniło. Ja na początku ja w ogóle od zawsze, moja mama też nie jest asertywną osobą, ja też nie jestem. Mam to po niej chyba trochę. Więc to był u mnie problem, ale ostatnio bardzo zaczęłam mówić o tym, jak ja się czuję i super. To, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I wiesz, widzę, że jakby... Pamiętam, jak rok temu chodziłam do studia i wiesz, i wchodzę i ja taka jestem taka... Mm-hmm. Po prostu wdzięczna, że tu jestem i tak, to już jest mój wiesz, max. I to już jest mój max, a teraz wiesz, wchodzę do studia i mówię, yo, we doing dada and this one, mm-hmm. and to jest, wiesz, robimy taki numer, piszemy o tym, ja piszę teksty. Super. Dzisiaj na przykład, wiesz, sobie siedzę na takim tarasie przed jak studiem. Jak dzisiaj w Los Angeles. No cieplutko tak, że mnie czepia aż. Tak cieplutko. Nie, no nie jest ciepło, ale ja jestem... Sara powiedziała przed nagraniem, że ogólnie no nie jest to najcieplej, jak się ostatnio miała. A wiecie państwo, my czekaliśmy na taką pogodę w Warszawie dobre 2 miesiące. Ja wiem, że ja sobie ten... No ale teraz na przykład jestem strasznie niewdzięcznicą. Słuchaj, ja mój kolega mi teraz wysłała z New Jersey, oni mają 37 stopni, on jest dosłownie ciemny. Like, he's dark like me, and I'm like... How's that possible? Ale myślę, że jak znam twoje plany, to już niedługo nadrobisz. Zdecydowanie tak, ale właśnie wracając do tego, co mówiłam, że siedziałam sobie dzisiaj na tarasie przed studiem takim właśnie muzycznym. Mhm. Znaczy nie muzycznym, takim tam studiem, ale nie robiłam muzyki wtedy. I tak sobie siedzę, tak przeszłam i był taki Vogue magazine i w ogóle tak przechodzę i tak nagle w głowie dostałam taki pomysł na piosenkę i właśnie ją spisałam w telefonie. Także, wiesz, wszystko się totalnie inaczej teraz mi się odwróciło, przestałam się bać. Fajnie. I wiesz, totalnie robię teraz muzykę swoją od serducha. No mam takie bangers, Okay. Jeśli chodzi o numery teraz. Ja na polskie przetłumaczę petardy. Jeśli chodzi o ten album, mam wrażenie, że to będzie super, super album, który wyjdzie prawdopodobnie w tym roku. No na pewno w tym roku. Ja się trochę boję pytać w ogóle o te rzeczy, o te plany, a czy to będzie na ten rynek, a czy na ten. Więc ja jeszcze dam Ci czas i myślę, że przy okazji premiery albumu o to zapytam. A teraz się jeszcze zahaczę o takie jedno Twoje zdanie, bo w sumie bardzo mnie zainteresowało. Mhm. Ja mam 17-letniego brata, więc jakby Wy jesteście jedną generacją. Okay. I trochę jest tak, że to jest cudowne, że Wy nie macie problemu z wyrażaniem swoich emocji, potrzeb, nawet jeżeli jest to rozmowa z kimś na przykład o wiele starszym. Mhm. I różnią się te jednak nasze pokolenia. Spotkałaś się kiedyś z jakimś może właśnie niezrozumieniem, albo bałaś się, że będzie niezrozumienie, że tutaj przychodzi do studia 14-latka i... Wiesz co, ja zazwyczaj chodziło o to, że ja po prostu myślałam, że moje pomysły są bardzo głupie i że jakby nikt nie będzie chciał tego słuchać, bo wiesz, ja po prostu... Chociaż też tak naprawdę się sobie trochę nie dziwię, dlatego że wiesz, no jako 14-latka i pracujesz z ludźmi, którzy wiesz, no siedzą w tym trochę tak. I wiesz, ja miałam, ja do tej pory, wiesz, do tej pory mam poczucie, że ja jeszcze wiesz, że to jest... Cały czas mam coś takiego, że wiesz, że I'm a little bit stressed i w ogóle. Chociaż wiesz co, w muzie nie o to chodzi. W muzie nie o to chodzi, szczególnie jeśli chcesz zrobić coś od serducha i wiesz, to jest praca, robienie piosenek, to jest, jeśli chcesz robić... Całą piosenki. Aha. To jest, wiesz, praca zespołowa. I wiesz, i to jest tak, że no, trzeba dojść do takiego porozumienia, co nie? No ja do tej pory mam jeszcze takie, może nie zawahania, ale trochę, wiesz, trochę się... Mały stresik jest przed tym, aż trzeba będzie powiedzieć głośno, co chcesz zaproponować. Tak, wiesz, chociaż teraz ja poznałam bardzo cudownych producentów i na przykład bardzo, bardzo dobrze się dogadujemy z
John Samuel, z Johnem. Mhm. Właśnie w LA robimy dużo muzy, bardzo dużo. I no my mamy totalnie, mamy taki sam vibe i wiesz, i jakby no po prostu he's like my brother, więc wiesz, no totalnie się dogadujemy. I wiesz, ja zrozumiałam, o co chodzi w tym tak naprawdę. Zrozumiałam to, że muzę się robi od serducha i muzę się robi dla siebie przede wszystkim i wiesz, muza ekscytuje i to jak wiesz, my słuchamy na koniec, jak już napiszemy numer, się jaramy i skaczemy po studiu i w ogóle, że oh my god, they gonna hate us, they gonna hate us. To jest warte wszystkiego, jak się domyślam. Wiesz, więc po prostu to jest no niesamowite uczucie. Jakie było pytanie w ogóle, bo ja odbiłam bardzo od pytań na pewno. Ja ci już dałem nowe. Szukasz czasem polskich słów? Czy szukam polskich słów? Oj, bardzo często. Ja w ogóle zauważyłam ostatnio, że ja śnię po angielsku. O. Co jest bardzo zabawne, bo ja myślałam, że nie, ale jednak teraz to widzę, że ja śnię po angielsku, mam sny właśnie po angielsku, dzisiaj miałam sen po angielsku, wczoraj też miałam sen po angielsku. Pamiętasz dzisiejszy albo wczorajszy? O Jezu, dzisiejszego nie pamiętam. Ja w ogóle nie pamiętam snów, ale wiem, że był po angielsku. Coś było z Agą w ogóle. Dzisiaj coś mi się śniło z tobą. Ja dzisiaj miałem, że polska aktorka prosiła mnie o wpłatę do puszki, zapytałem, czy można kartą, powiedziała, że tak. Także czasami się pamięta takie głupiutkie sny. Ale ja cię zapytałem o ten język, bo ty mi kiedyś powiedziałaś po Eurowizji Junior, że ty się bałaś tam mówić po angielsku. Tak, no to chyba się troszeczkę zmieniło. Słuchaj, ja byłam tak przerażona tam, bo to w ogóle była moja pierwsza baba, nie piosenka, tylko właśnie mówienie po angielsku. Z czego to jest w ogóle ewenement, bo jakby mój tata mówi po angielsku i jakby ja mówię po angielsku, ale wiesz, zawsze ja miałam dużą, ogromną blokadę przed mówieniem po angielsku, bo ja myślałam po prostu, że wszyscy mnie będą oceniać. I że wiesz, będą się ze mnie śmiać, jak czegoś nie powiem dobrze. Ja do tej pory mówię tragicznie po angielsku. No, jeśli chodzi o mówisz? Czasami zdania, jak czasami jakieś. Ale... Ostatnio powiedziałam w ogóle This song makes me smile. Nie, the song makes me smile. No dobra, ale powiedz młodym, że what to nie jest najważniejsze. Like, bo oni is... muszą usłyszeć, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby mówić. Ale to jest prawda. Święte słowo, kochane. No właśnie. Nie, ale wiesz, to ja też to zrozumiałam, bo tak naprawdę po Eurowizji, jak ja zobaczyłam, mój cudowny Lewi, pamiętasz Lewiego? Pamiętam, Hiszpania. Espanol. W ogóle my się widzimy zawsze, w tym roku się widzieliśmy, no to, dobra, teraz trochę minęło czasu, ale w tym roku mam nadzieję, że się zobaczymy. On jest cudowny, uwielbiam go. Więc on, jak wiesz, zobaczyłam, jaki on ma akcent Espanol, jakie to jest piękne i wiesz, i wszyscy w ogóle, nobody cares, literally nobody cares, nikt się tym nie przejmuje, wszyscy mówią akcent, lecisz do Stanów, zobaczysz, że oni sami nie umieją mówić po angielsku. No to też jest dla ciebie najlepszym przykładem, żeby po prostu mówić i się tym totalnie nie przejmować. Dokładnie tak. Ludzie, naprawdę to jest, chodzi tylko i wyłącznie o dogadanie się. Nikt cię nie będzie oceniać. I ja do tego doszłam i po prostu mówię jak chcę, kind of. Ale używam, wiesz, angielskiego codziennie, dzień i więcej używam angielskiego niż polskiego, to zdecydowanie. I łatwiej mi jest mówić o emocjach, jak mam mówić o emocjach, wiesz, jestem zdenerwowana, coś smutna, to zawsze, jak chcę coś powiedzieć, to tylko i wyłącznie po angielsku. Okay. Bardzo mi jest ciężko mówić po polsku o swoich problemach i zawsze tak było. Slay Pierre. Ten świat artystyczny to jest dla mnie też zawsze bardzo ciekawe, bo tak, wy jesteście takie dusze kolorowe, co sobie prawda. Po prostu uwielbiają tworzyć. Papugi. Ty jeszcze jesteś po prostu mega młodą laską i... Tak. Czy ty jesteś trochę zagubiona, jak chodzi o jakieś takie sprawy typu, nie wiem, podpisywanie umów, faktury, podatki, coś tam? Wiesz co, czy masz ludzi, kto się tym co, opiekuje? Wiesz co, ja się tym nie zajmuję, ale natomiast rozmawiamy o tym i wiesz, my jakby i to, że wiesz, ja mam 15 lat, to nie znaczy, że ja mam być głupia i wiesz, i po prostu totalnie nie ogarniać. A to jeszcze chyba dwa miesiące, wiesz. Co? No zaraz, no. No, to nie wyprzedzajmy faktu. Like ale się... No zaraz mam 15 lat. Kiedyś będziesz marzyła, żeby sobie odejmować, więc no ale naprawdę. No, bo moja mama nawet mówi, jak mówi, no, że moja córka ma 15 lat. No dlatego, może że może mentalnie. Nie, dlatego, że po prostu ja mam rocznikowo 15 lat. No dobrze, Sara, to możesz mieć 15, ale ja nie będę okłamywał widzów. Jeszcze dwa miesiące. Czyli ktoś się tym zajmuje. Jesteś taki słodziak. I nie za bardzo cię to obchodzi. Nie, ale wiesz, oczywiście, po co ja to mówię, ja cię muszę. Bo jak mi mówią, weź tam, podpisz coś tam, jakiś pit trzeba wysłać. Ja pitu, mówię, pitu, ja pitu. Jeszcze nie jestem gotowy na dorosłych powiedz, świat. Pitu. Tak, dokładnie. Pitu. Świat dorosłych to jest jeszcze dla mnie za wcześnie, ja nie dam rady. No, zrób to za mnie, tata. Masz dobrych ludzi przy sobie. Tak, mam świetnych ludzi przy sobie. No i wiesz, to nie jest tak, że ja nie wiem, o co chodzi. I jakby mi mama wszystko tłumaczy, jak to się wszystko nazywa, wiesz, no ja muszę trochę ogarniać rzeczy, bo jednak to są, wiesz, moje pieniądze i moje umowy i to ja później będę, wiesz, w tym siedzieć, więc jakby, no ja muszę wiedzieć, co się dzieje, co nie? Natomiast no totalnie jakby to nie ja się zajmuję takimi rzeczami, mi są rzeczy tłumaczone i w ogóle ja mam, wiesz, bardzo zdrowe relacje z moimi menadżerami i z mamą i z rodziną i ze wszystkimi. A jesteś rozrzutna? A, jest Daminda, czy lubię sobie ten? Tak. Nie no, co ty? Dobra, co tam lubisz? Nie zaczynamy jakie tego tematu. Nie.
jestem zakupoholiczką i to jest tak. Chore. Nie wracamy do tych wspomnień. Ale wiesz, każdy musi mieć taki etap w swoim życiu. Nie, ale potem patrzysz na te wszystkie rzeczy i już wiesz, że okej, mam to za sobą. Nie, ale ja na tym pracuję. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze musi to pytanie paść, bo zawsze pytam o to osoby przed 18 rokiem życia, a już po 13, kiedy można mieć konto w banku. Mhm. Jakie są zasady po prostu związane z tymi zarobkami? Kto tego pilnuje? Wiesz co? No jakby... Jezu, szczerze ja nie wiem. Szczerze ja naprawdę nie wiem. To jest ciężki temat, bo ja bardzo nie lubię mówić o pieniądzach, rozumiem. Wiesz? Nie, to nie jest do końca coś, co chciałabym mówić, bo to jest totalnie, wiesz, indywidualna kwestia każdego człowieka i to jakoś... Ja nie lubię po prostu tego tematu, bo ja wiem, jak to zawsze się... Ale podoba mi się twoja asertywność. A moją rolą zapytać, bo większość młodych ludzi mówi, że... I takie faktycznie też potem były nagłówki, że do 18 roku życia rodzice mi za bardzo nie ufali. Nawet nie wiedziałem, ile zarabiam. Musiała przejść ta magiczna granica, żebym zobaczył tak naprawdę swoje... Wiesz co? Nie, tak nie jest. To nie jest, ja mam dostęp do swoich pieniędzy cały czas i tylko ja mam dostęp do swoich pieniędzy, więc tak. W każdej kwestii życiowej, muzycznej faktycznie tu jest tak. Traktowanie ciebie po prostu jako osobę dojrzałą i zrównoważoną poza zakupoholizmem. Oczywiście, nie, no ja też przesadzam, znaczy wiecie jak to jest. A sorry, dotykam włosów. Ja po prostu, bo ja mam teraz tego boba i po prostu wiesz, ja po prostu mam coś takiego, że ja mam wrażenie, że one się tak... Nie wiem, czy znałaś zasadę, ale tutaj ustaliliśmy, że 5 razy dotkniesz włosów i kończymy. Także dziękuję ci bardzo za dzisiaj. No to dziękuję i wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo uwielbiam się z tobą spotykać. Cudowny dzień.